Chrystus zmartwychwstanie. Dzisiaj 127. rocznica księdza Kręckiego. To już długi czas, ale są z nami dzisiaj panie, które pamiętają go bardzo dobrze. No bardzo dobrym księdzem, bo ja miałam zaledwie 5 lat przed wojną, a
Pamiętam go z kolędy, bo wtedy dzieci tak nie chodziły do szkoły jak teraz, bo nie było ani butów, ani nic, ale na kolędzie to ksiądz mnie zawsze wziął w tą sutannę tak. I bo mój brat był najmłodszy, ten jeszcze w ogóle nie był, ale ja go pamiętam. Z tej kolędy najbardziej i z tej budowy tu tego domu, bo ja jestem obok tu mieszkam. Także ja pamiętam go z tej budowy, bo mój ojciec pomagał przy tej budowie zawsze i ja biegałam, no bo do taty to z księdzem, bo on zawsze tulił wszystkie dzieci do siebie. Jak księdza wzięli, to moja siostra była 6 lat ode mnie starsza, ta miała akurat przyjęcie w tym czasie, bo wtedy były dzieci przyjmowane we wrześniu. A teraz są na wiosnę, nie? Przed wakacjami. A wtedy we wrześniu i wtedy jak oni księdza zabrali, to oni, te dzieci były ubrane, a my tak biegali zobaczyć, nie? Jak te dzieci były ubrane i oni księdza akurat wyprowadzili. I sąsiedni ksiądz z Łebcia przyszedł i te dzieci przyjął do pierwszej komunii. To był płacz, to był ryk, ja pamiętam. Bo to rodzice później wyszli, bo te dzieci i te dzieci płakały, on nie chciał księdza dać, a ci zesłani go ciągnęli, a mówi, no że jeszcze jeden dzień zostawić, żeby on przyjął te dzieci. A nie, on musiał iść z nimi. Ale później ponoć, to ja już nie wiem, ale ponoć powrócił jeszcze parę dni, a wtedy go wzięli. To był ksiądz Hinz. On był w Swarzewie jako wikary i on tu bardzo mało przyjeżdżał, bo wtedy tej komunikacji takiej nie było, to on rowerem przyjeżdżał ze Swarzewa. To on miał i Łebcz i Swarzewo, bo z Łebcza też później wzięli księdza. A on przyjeżdżał tu, to tego ja pamiętam, bo ten mnie przyjął w czasie okupacji, to był Hinz. Franciszek. No właśnie, a jak pani wspomina, bo z tego, co powiedziała nam pani przed wywiadem, była pani również przez księdza Kręckiego chrzczona. Ja tylko mnie on chrzcił, a dalej to nie, to rosła mnie, ale ja pamiętam to, co moja ciotka powiadała, która mnie wychowywała, że oni budowali te parcele tam, i każdy Mieroszynie tam, Hanneman tam, każdym pracownikom tam kupowali od niego, czy tam cóż. Ty sobie troszkę... A ja też źle słyszę. Ja jedno rzec nam. No i was tyś trochę znają. Ja? A znają kolegi w kulturze, działamy tym. A ja będę po polsku, ale ze szkoły? Co? Ze szkoły? Niech pani też sobie usiądzie. Nie, to z kościoła, tamtego. A my z Polska mówimy, ja? Po polsku? Nie, 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 tylko głos. Ale... Nie pamiętam, jak wetu do kłyska powiedziałem. Ale... Nieraz się ma. Jo. Ale ja nie wiem... Wiem, ceszkę jest zwiat. Ceszkę? Jo. Maryna nasza, pan tam poznała moja córka, ona tu miała... No i ona opowiadała, każdy szedł do księdza Kręckiego, żeby pieniądze pożyczyć. I ona też poszła. A on tutaj klęczał i ten dom kultury deski bił. Na kolanach te gwoździe i deski pomagał tu. I ona mówiła o pieniądze, ja nie mam. A on tak, ona powiadała, on tak te deski bił, a ona mu ciągle stopała. Drogi, bo w nogi. A on mówi, uparta kobieta. I poszedł pożyczyć jej pieniądze. Jak ja mówię, normalny człowiek. On nie uderzał mnie księdzem. Tylko jak po mszy, to on już był w cywilu i tu chodził i rozmawiał. No. To jest właśnie bardzo ważne, co pani powiedziała, bo to dzisiaj ksiądz właśnie też mówił na kazaniu, tutaj jeszcze proboszcz nasz tutaj ze Strzelna, że jednak po mszy
już był takim człowiekiem, tak, do którego wychodzi. Normalnym człowiekiem z ludźmi. No, no to Jerenka wie tak więcej. No ja wiem więcej, bo ja tu na obok zaraz mieszkałam. A ja w Mieroszynie. A wtedy ja biegałam, bo mój tata tu pomagał, to ja tu stale byłam w tej budowie też. Ja mam tutaj może o takich dwóch wątkach, jeżeli chodzi o moją styczność, o sprawy wiedzy o księdzu Kręckim. Pierwsze przeżywanie księdza Kręckiego, to powiedzmy tak, ja byłem tutaj na początku lat 80., w ogóle w pierwszej połowie lat 80., byłem kierownikiem tutejszego wiejskiego domu kultury i teraz w połowie lat 80. mieszkańcy, cały zespół ludzi, to znaczy tutaj uruchomił taką machinę, ażeby ten dom kultury został nazwany imieniem księdza Anastazjego Kręckiego. W związku z tym ja jako kierownik Domu Kultury, wespół z ludźmi razem, żeśmy czynili procedurę, żeby ten Dom Kultury tak został nazwany. Ale wiadomo, jakie to były lata. Trudne to było, żeby nazwano obiekt kultury, w ogóle jakikolwiek obiekt, imieniem księdza. W związku z tym były różne podchody, różne były pisma. Pisałem między innymi też do ministra kultury i sztuki, wtedy Żygulskiego. I również byłem bezpośrednio, w cztery oczy, w Gdańsku, na dywaniku, u dyrektora Wydziału Kultury i w cztery oczy rozmawialiśmy i pertraktowaliśmy, żeby, bo teraz od niego prawdopodobnie zależała decyzja. To poszliśmy już na taki kompromis, no bo niestety takie były czasy. No to wtedy dobra już wyrazi zgodę, ale bez tego KS, jo. A więc może to być Anastazjego Kręckiego. No to dobrze, no to wtedy nie ma sprawy już, no, no bo wszystkiego nie można było w tamtych czasach, ale tutaj została na tę okoliczność zrobiona przez pana Sampa tablica pamiątkowa i tam na tej tablicy i tak umieścił KS, i tak umieścił KS. I teraz, właśnie to był rok 86, to była wielka tutaj uroczystość, nazwanie imieniem księdza Kręckiego. I wtedy to mnie zainspirowało do tego, żeby trochę przybliżyć sobie, no i w ogóle mieszkańcom, tę postać, bo ona zasługuje na niewątpliwie upamiętnienie. I wtedy ja pisałem pracę akurat dyplomową w drugiej połowie lat 80. na temat życia społeczno-kulturalnego i oświatowego wsi Strzelno w okresie międzywojennym. I teraz oczywiście ksiądz Kręcki, żyjąc tutaj w latach 27-39, był jakby tam tym filarem, tym całym animatorem tego życia. W związku z tym to była taka centralna postać. I w związku z tym, no, wyptywałem się ludzi, tak jak tutaj dzisiaj rozmawiamy, te dwie panie wspominają, tak w latach 80. więcej ludzi żyło, co miało wspomnienia. I naprawdę, no, były wielkie słowa zachwytu i uznania dla tego człowieka. I wtedy właśnie dowiedziałem się szereg ciekawostek. Ale mówiąc ogólnie, trzeba tutaj powiedzieć, że ksiądz, to już mówię, przybył tutaj w roku 1927 i co ciekawe, w tymże samym roku, 1927, przybył pan Alojzy Stencer, ówczesny, tak, czyli nowy kierownik szkoły i jednocześnie organista. I ten duet stworzył akurat teraz ten jest patronem szkoły. Także to tak pięknie pasuje. I ci dwóch ludzi, co robili, co całe życie społeczne, przede wszystkim Strzelno w okresie międzywojennym, to teraz są patronami placówek oświatowo-kulturalnych. I to, i tych dwóch ludzi wspaniale współpracowało z sobą i przede wszystkim kwitło tutaj życie kulturalne i obaj, bezpośrednio czy pośrednio, tworzyli i chór, i teatr, jeżeli chodzi o to sprawy kulturalne. Ponadto ksiądz Kręcki bardzo chciał, żeby tutaj ta oświata się rozwijała, oświecenie ludzi, wszystko, żeby ludzie się więcej dowiedzieli. Gospodarskie sprawy, a więc i poletka tutaj były, zresztą staw tutaj zrobił i tak dalej. I na wszelkie tematy były różne konkursy, kursy i tak dalej. Zresztą haft kaszubski też. Dzięki inicjatywie księdza Kręckiego tutaj powstał, sprowadzony. Także tu, tutaj, oczywiście tutaj dużo, dużo by można było mówić. Nie? Tak. I ja bym powiedział tak, że dzisiejsze, no tam, że tak powiem, no, dobre uznanie, jeżeli chodzi o kawciarstwo ze Strzelna i kucharstwo,
to może ma swoje podłoże jeszcze za czasów księdza Kręckiego. Tak. Bo wtedy gdzie indziej jeszcze nie znano, a ksiądz Kręcki sprowadzał tutaj tak, znawców, tak, żeby miejscowi ludzie się uczyli tematu. I to był, prowadził bibliotekę między innymi w parafii. I teraz, tak jak mi opowiadano, miał księgozbiór i już wiedział, że jego wezmą, to on tutaj powiedział pewnym ludziom, żeby ratować te książki, bo jego wezmą i już nie wróci. I wtedy te książki zostały przechowane, wie pani gdzie? Nie. Nie? Te książki zostały przechowane w suficie pod daszem w zakrystii, w starej zakrystii. I tam przebyły cały zbiór, księgozbiór z okresu międzywojennego, został przechowany dzięki właśnie pomiędzy tym. I wtedy po wojnie, już tutaj była założona biblioteka, wtedy ten księgozbiór przyszedł tutaj. Ale wtedy już była, jak to się mówi, analiza, które książki mogły być, które nie mogły i tak dalej. W każdym razie w 1939 roku księdza Kręckiego tutaj już zamordowano. Zamordowali ją w październiku. Właśnie. Ale dwukrotnie, czyli raz on wrócił, tak, i później za drugim razem został. A tak jak chyba te dzieci przyjął ksiądz Złepcza, wtedy z Złepcza też tego wzięli. Dlatego krótko mówiąc, to, że te wielkie zasługi to nie jest nic za dużo, po prostu ten człowiek niewątpliwie zasłużył na wieczną pamięć, tak, chociażby w postaci tego domu, który tutaj zbudował. I Sztencel też. I Sztencel też. I dlatego ci dwa, te dwa filary mają swoje imiona. I to jest piękne. Te mają tu te zasługi nasze. Tak, 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 tak. Ale myślę, że... Także mówiąc, chociażby, ja tak sobie myślę, mówiąc teraz o tak zwanych tradycjach strzeleńskich, kulturalnych i tak dalej, to swoje korzenie ma z tamtych lat. Tak, gdyby nie tamci ludzie, to ja nie wiem, jak to by dzisiaj było. Dziękuję Państwu ślicznie za uwagę. Chciałabym wszystkich powitać w imieniu Ośrodka Kultury, w imieniu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na naszym takim małym spotkaniu z okazji 127. urodzin księdza Anastazjego Kręckiego.
będziemy.